Was na moim kanale Wopremier, zarówno tych nowych subskrybentów, jak i tych starych. Bardzo dziękuję, że Was przybywa, bardzo mnie to cieszy i wszystkich tych takich nieśmiałych jeszcze, którzy podglądają mój kanał, a jeszcze nie zasubskrybowali, to serdecznie zapraszam do naciśnięcia właśnie tego magicznego guzika subskrybuj, a nawet dzwoneczka dla tych, którzy subskrybują, bo wiem, że są problemy, jeśli chodzi o tutaj adnotacje, kiedy te filmy się ukazują. I będzie bardzo nietypowy temat. Ja Wam powiem, że ten temat będzie związany z perfumami, bo mamy wiosnę, zaczyna się nowy sezon i czekamy właśnie na takie ekscytujące, poprawiające nasz nastrój rzeczy, a perfumy do takich należą. Ja wiem, że Wy lubicie odcinki o perfumach. Ja przychodzę dzisiaj z takim tematem, naprawdę bardzo dziwnym tematem, co mnie zainspirowało już kiedyś, ale miałam taką pogawędkę właśnie tu ze znajomą, natomiast nigdy nie opublikowałam tego na kanale, odnośnie dziwnych butelek perfum. Wiadomo, że wszyscy kreatorzy tutaj biorą pod uwagę nie tylko to, co jest w środku, jakie nuty tutaj stosują, ale także co, jak butelka marketingowa wygląda, czym bardziej szokująca czasem mi się wydaje, tym bardziej zbiera takie dobre recenzje albo po prostu bardziej przyciąga tu audiencję. No i tak rzeczywiście jest. Ja powiem Wam, że mimo, że kolekcjonuję dość dużo perfum, oczywiście wszystkich nie mam, część nawet zużyłam, ale stwierdziłam, że warto poruszyć ten temat, bo przecież dla wszystkich kolekcjonerów i osób lubiących perfumy ten kształt butelki, to jak wygląda właśnie ta butelka, jest bardzo ważny. A nieraz właśnie w takich dziwadłach kryją się przepiękne perfumy, nie tylko na wiosnę, ale w ogóle takie pełne kwitnących ogrodów nuty. I właśnie dzisiejszy odcinek będzie o tym. Ja zebrałam tu sobie, za mną widzicie całą kolekcję, natomiast chciałam też powiedzieć o perfumach, których niestety nie mam, bo albo są za drogie, albo je zużyłam, albo nigdy nie ośmieliłam się kupić, więc zaczynamy ten przepis. Wspominając właśnie o takich dziwadłach i dziwnych butelkach, warto wspomnieć, jako pierwszym takim kreatorem, pierwszym nosem będzie Marc Jacobs. Dlaczego Marc Jacobs? Marc Jacobs zawsze wychodzi z bardzo dziwnymi butelkami perfum, słuchajcie. Te wszystkie przez lata publikowane butelki były naprawdę czasem bardzo dziwne, bardzo przyciągające właśnie tutaj wszystkich odbiorców, niekoniecznie tutaj jakością perfum, ale właśnie tą buteleczką. Ja powiem Wam, mam trzy. Jedna niestety mi się troszkę ukruchnęła, stukła i nie przyniosłam jej dzisiaj, ale mam tutaj piękne te perfumy Honey Marca Jacobsa. Słuchajcie, one są zawsze, te jego perfumy są bardzo świeże, bardzo kwiatowe, bardzo owocowe, bardzo takie energetyzujące i w zasadzie wydaje mi się, że czasem on tylko kieruje te perfumy tutaj do młodej widowni, ale powiem Wam, ja przez lata odkrywając wszystkie te butelki Marca Jacobsa, stwierdzam, że one zawsze znajdą odbiorców, nie tylko dla osób bardzo młodych. Zobaczcie, jakie one są piękne, finezyjne. I nawet znam osoby, które kupowały właśnie te perfumy dla butelki, bo chciały coś stworzyć nawet z tego magicznego korka. A więc tu przedstawiam Wam Honey. I mam ze sobą, oczywiście, kto nie pamięta o Chloe. Ja Wam pokażę tutaj, wkleję tą śmieszną butelkę, bo też mi się to przypomniało z tym wielkim kwiatem, jak takim kapeluszem. No i tu mam Dot, troszkę jest też ukruchnięta. Słuchajcie, niektóre osoby stwierdziły, że to jest paskudna butelka. Dla mnie ona jest przepiękna. Słuchajcie, przypomina takiego butterfly, albo nawet bym powiedziała taką biedronkę właśnie, bo to chyba było kreowane na wzór biedronki, także mnie się osobiście bardzo podoba i cieszę się, że mam w jej kolekcji. Następnym tutaj
takim kreatorem perfum. Też wydaje mi się, że on jest zawsze szokujący. Ja niestety nie mam wszystkich jego perfum, ale mam tutaj słynnego misia, którego Wam pokazywałam właśnie tutaj w wielu odcinkach, bo to są jedne z moich ulubionych perfum, takich właśnie na wiosnę, na lato. Ja je kupiłam bodaj chyba dwa lata temu, tak, w sklepie Wolne od Słowem, bo miał bardzo dobrą cenę, ale słuchajcie, jak zobaczyłam tego pięknego misia i powąchałam te perfum, mówię, nie, ja muszę je koniecznie mieć. A więc mówimy tu o Moschino. Moschino zawsze ma bardzo takie kontrowersyjne butelki. Ja Wam pokażę też, oprócz misia, który fachowa tutaj nazwa tych perfum, to jest Toy 2, czyli to Zabawka 2, tak można przetłumaczyć. Też sobie tu podglądam, były perfumy Fresh Couture. Fresh Couture, ja Wam pokażę tutaj w rogu gdzieś właśnie obrazek tych perfum, to po prostu wygląda jak płyn do mycia naczyń i nawet label z tyłu, ta description odnośnie perfum i to o tym, jak o nich opowiada, wygląda dosłownie jak obwoluta z płynu do mycia naczyń. Ja Wam powiem, że ten zapach jest bardzo cytrusowy, bardzo świeży, bardzo go lubię i słuchajcie, polecam wszystkim właśnie tutaj, kto lubi takie nuty świeżości. I słuchajcie, co tutaj o nim wyczytałam właśnie, bo oczywiście była też edycja pierwsza, to po prostu Toy, perfum Toy. Ten był lansowany w 2018 i jest tu mandarynka, nuty też jabłka, magnolii, słuchajcie, magnolii tu nie czuję, takiej białej porzeczki, może dlatego lubię takie sparkly zapachy, peoni i jaśminu, także on nie jest aż taki bardzo niewiarygodnie, bym powiedziała, dziwny w sensie, że jest tylko dla młodych osób, bo on ma takie głębsze nuty i naprawdę jest bardzo, bardzo dla mnie zmysłowy właśnie w sensie takim na wiosnę i na perfum, właśnie to też takich bardzo dziwnych. Nie sposób nie wspomnieć, ja wiem, że osoby, które są ze mną, to ciągle słyszą o Babydoll. Ja uwielbiam te perfumy, ale słuchajcie, ta dziwność tej butelki, ja nie wiem, to słyszałam, że to miało sugerować jakąś taką, dawać taką, taki obraz sukienki damskiej, taki baleryjny być może i ten kolor. Są to przepiękne perfumy i nie tylko na dziwność butelki, ale ogólnie ta czarna porzeczka, te kwiatowe też nuty i takie bardzo świeże, bardzo, bardzo przyciągają odbiorców. Ja myślę, że są osoby, które żałują, że te perfumy w zasadzie mają być dyskontynuowane, mają już się nie ukazywać, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie jest jeszcze taka naprawdę zasugerowana jakby rzecz, że nie będą już ich produkować. Tymi perfumami tutaj, słuchajcie, ja mam tylko odsłonę Lady Million Prive, ale sobie to czytam i ja pamiętam ten słynny zestaw perfum, zarówno dla niej, jak i dla niego, Million w tej sztabce właśnie tutaj złota. Słuchajcie, a te perfumy właśnie przyciągały, ja pamiętam, jeszcze mieszkałam w Polsce, przyciągały bardzo dużą audiencję i ja bym powiedziała, że bardzo dużo ludzi właśnie ze względu na kształt tej sztabki złota chciało te perfumy posiadać. Słuchajcie, ja sobie tu patrzę na właśnie opis tych perfum. One są skierowane do takich dam, by powiedziałam, młodszych czy starszych, też głównie młodszych, tutaj bym powiedziała osób, które właśnie mają ten time to shine, chcą się jakby tutaj wykreować, pokazać, że są nowoczesne i jednocześnie mają swoje marzenia. Też tutaj sobie patrzę, że jest dość fajne nuty zapachowe. Słuchajcie, nigdy nie patrzyłam, jeśli chodzi o te perfumy. I słuchajcie, jest tu patchouli, jest tu miód, jaśmin i też orange blossom, czyli kwiat taki właśnie pomarańczy. Ja go wyraźnie tu czuję, on jest bardzo sexy, bardzo uwodzący ten zapach, ale taki troszeczkę głębszy. I to, co ja tu przeczytałam właśnie w kształcie, bo słuchajcie, on przypomina taki diament i tutaj właśnie jest opisane, że przypomina to, kreowane było na Diamond Regent, który jest bardzo sławny i przechowywany właśnie w Muzeum Louvre.
Być może, powiem Wam, że jest przepiękny. Ja bym powiedziała, że ten kształt jest jeszcze ładniejszy niż tej sztabki złota. No ale ta sztabka złota, to pamiętam swojego czasu, była coś pięknego i każdy nie mógł przejść obojętnie obok tych właśnie. Tak, byłem bardzo dziwnym. Tym razem to mam odsłonę dla mężczyzn, dla młodych mężczyzn, bo to jest typowy zapach właśnie dla młodych mężczyzn. Out to be wild, ale ja wiem, że wyszło kilka właśnie takich zestawów perfum i kilka odsłon perfum Diesla. Dla mnie to jest dziwność nad dziwnościami. Jest to takie perfumy, które dają jakby takiego kopa, ja bym powiedziała, dają taką efekt jakby kreowania siły, że jesteśmy młodzi, dynamiczni, mamy właśnie tą moc kreowania i właśnie takiej siły fizycznej też bym powiedziała. Ale słuchajcie, żadne perfumy tej firmy mi się nie podoba. To są perfumy mojego dziecka. Ja mu właśnie je sprezentowałam, ale pamiętam, że no nie za bardzo mi się ten zapach podobał. On mi przypomina, słuchajcie, bo on jest bardzo głęboki, on jest taki bardzo słodki i dynamiczny, ale on mi przypomina Angel, może nie Angel, ale Thierry Mugler'a. On mi bardzo przypomina właśnie tu, może trochę Angel, nie powiedziałabym ten nowy Aura, ale jest właśnie taki bardzo, bardzo gourmand, bardzo taki słodki i ja takich zapachów, powiem Wam szczerze, nie lubię, z całym szacunkiem dla wszystkich, co kochają Thierry Mugler'a. No ale powiem Wam, buteleczkę dla młodej osoby, czemu nie? No, tutaj jakby następnym kreatorem, następną buteleczką, którą chciała opowiedzieć, ja niestety nie mam. Mam tylko Flower Bomb Bloom Victoria and Rolfa. Mam też gdzieś ukrytą Flower Bomb. One są specyficznie, jak widzicie, przypominają taki jakby kryształ z piękne opakowanie, właśnie tu jest tych emblemat, ten znak główny Victoria and Rolfa, ale przy okazji one są bardzo piękne, kobiece i zmysłowe. Każde ich perfumy są bardzo zmysłowe i kobiece. Ja powiem Wam, że długo się nie mogłam do nich przekonać, natomiast one są jedne z moich ulubionych. I perfumy, o których chcę też wspomnieć, ale niestety nie mam, ja Wam pokażę tutaj też na obrazeczku obok, to jest, one się nazywały, już Wam powiem, Bonbon. To była, nie wiem, czy przypominacie sobie, taka kokardka, bardzo piękna. Niestety ja nie mogłam się przekonać do tych perfum, ale też przykuły to taką dziwnością. I powiem Wam, zawsze są takie pełne kreacji właśnie takich kobiecości i takiej inności. I pamiętam, że też odsłona Victoria and Rolfa tutaj dla mężczyzn była właśnie taka bardzo finezyjna. Ja osobiście bardzo lubię te buteleczki. Pewnie bym nabyła ten bonbon, gdyby nie to, że no niestety nie mogę się jakoś przekonać, one na mnie nie leżą specjalnie. Chciałam wspomnieć o perfumach, na które mam ochotę, natomiast one kosztują fortunę i nie wiem, czy wydam, tym bardziej, że tam tutaj wydał, a mowa o Christianie Louboutin, wydał kilka buteleczek, one są w pięknej takim takiej czerwieni, kryształowej i każdy ma inny korek. Nie pamiętam, ile ich było, wydaje mi się, że około 20 tutaj różnych perfum. One są nazwane właśnie takimi tytułami, na przykład jest taki Lubi Kiss, kiedy mamy właśnie, słuchajcie, nie wiem, czy będzie widać tutaj takim kryształową butelkę z, ja bym powiedziała, wygląda trochę jak głowa trupa, właśnie z takimi ustami tutaj podkreślonymi. Jest też tutaj takie wieczko, jest ten lid właśnie w kształcie na przykład pięknego tutaj aligatora i jest napisane, i jest nazwane, te perfumy są nazwane Lubi Croc, więc no, mają takie swoje imiona i stropnienia. Słuchajcie, one są inspirowane, oczywiście, ja Wam tu pokazuję lakier, bo nie mam niestety tych perfum, inspirowane właśnie tą słynną czerwoną podeszwą, które wszystkie kobiety pragną mieć w swojej garderobie i swojej tutaj wśród butów. I powiem Wam, że mam ochotę właśnie powąchać kilka tych perfum, tych kilku odsłon, ale zobaczcie, ja mam tutaj właśnie lakiery, ja mam też pomadkę, one są wszystkie bardzo finezyjne, wspominają właśnie tą czerwoną podeszwę, słuchajcie, i zobaczcie, ten lakier też przypomina taką szpilkę stiletto, więc bardzo chcę powąchać te perfumy, ale naprawdę
flakony są piękne, ale bardzo dziwne, zwłaszcza jeśli chodzi o to wieczko, tutaj o ten lid, który pokrywa, bo one są takimi majstersztykami, naprawdę bardzo pięknymi i nawet dla samej butelki i tego, tej otoczki tutaj, tego wieczka warto nawet mieć w swojej kolekcji. Też warto wspomnieć, ale słuchajcie, bardzo żałuję, że ich nie mam, to są perfumy Gaultier. Jean Paul Gaultier, on zawsze miał albo korpus taki, albo właśnie taki tors, nie korpus, a tors, bardzo dziwne, albo to była głowa, albo to była sylwetka kobiecy, więc one też zawsze były takie mega szokujące. Ja powiem Wam, że te perfumy były bardzo klasyczne, ale nigdy mnie do nich nie ciągnęło. Natomiast o jednych perfumach chcę wspomnieć i powiem Wam, że wydawało mi się, że mam w swojej kolekcji, ale pewnie dam mojej mamie, bo ona bardzo je lubiła. To jest zapach Karoliny Herrery Good Girl. Wyszło kilka edycji, teraz są takie glitterowe, ale przepiękna butelka właśnie w kształcie tutaj takiej szpilki, tutaj ukłon do Christiana Louboutin. I ja kupiłam te perfumy dla samej butelki, one dla mnie nie leżały zbyt fajnie, ale mam ochotę na tą właśnie glitterową też odsłonę, bo butelka jest przecudna i wydaje mi się, że są bardziej właśnie kwiatowe. Innymi perfumami, o których chcę Wam wspomnieć, oczywiście tych pięknych butelek jest mnóstwo, ja sobie tu jeszcze wytypowałam parę, jak na przykład Salvador Dali, te słynne usta i kilka innych szokujących, bo widziałam nawet butelkę w kształcie właśnie takiego tutaj penisa, więc generalnie są różne, ale o perfumach, o których chcę wspomnieć, to jest stara edycja, słuchajcie, one są już na pewno przeterminowane, bo ta data ważności dawno przeszła, ale ja mam w swojej kolekcji, nigdy się nie pozbędę. To są piękne, stare meteoryty Guerlain. Teraz wyszła, słuchajcie, nowa wersja, ona wygląda tak, a ja Wam tu pokażę dokładnie tą buteleczkę. Miałam ochotę na nią kupić też i porównać właśnie te nuty, jak ona się do tej starej edycji ma. Natomiast ja Wam powiem, tu są nuty bardzo ciekawe, ja uwielbiam te perfumy, zwłaszcza w tej bardzo starej odsłonie, bo tu jest i róża, i mimoza, i bergamotka, i irys, słuchajcie, i fijołek, który bardzo mnie przyciąga, i sandalwood. To są przepiękne perfumy, słuchajcie. Ja swojego czasu bardzo dużo rozpisywałam się na moim blogu, jeśli ktoś przyszedł właśnie z mojego bloga. I słuchajcie, też mam specjalny odcinek porównania wszystkich tutaj perełek, czyli tych meteorytowych pudrów. Ja myślę, że zrobię sobie też takie porównanie, bo to jest bardzo ciekawe dla wszystkich kolekcjonerów, koneserów, meteorytów Guerlain. Ja Wam bym chciała pokazać te odsłony, które ja mam. Ale słuchajcie, te perfumy miały bardzo dziwną buteleczkę też. Nie wiem, to jest taki plast miodu być może. Nigdy nie patrzyłam właśnie, czym wzorowało się Guerlain, ale jest to przepiękna buteleczka i ta nowa też jest bardzo piękna. Mam ochotę właśnie tu porównać, czy one są identyczne. A czy nie, zobaczcie, nawet ten koreczek jest przepięknie tu zdobiony. I słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle. Powiedzcie, czy macie swoje ulubione właśnie też takie perfumy, które są bardzo dziwne, bardzo dziwną mają butelkę i to Was jakby do nich przekonało, może nie przekonało, ale przyciągnęło, to było takie first impression, czyli pierwsze wrażenie. I mam nadzieję, że Wam się dzisiejsza odsłona bardzo podobała. Ja byłam bardzo podekscytowana, kiedy chciałam nagrać, bo mówię, czemu nie. I zapraszam Was wszystkich do subskrypcji, zarówno tych nieśmiałych, ukrytych, jak i tych nowych, które dopiero weszli. I oczywiście zostawcie też lajki, jeśli Wam się podobał ten film. Słuchajcie, ja mam też ochotę zrobić, bo dużo osób mnie właśnie pytało odnośnie meteorytów, jakie perfumy tutaj bardzo przypominają je i myślę, że zrobię też taką odsłonę. Do zobaczenia, pa, pa.